Częściej jest poniedziałek, godzina 14, ja zaczynam rozgrzewkę przed treningiem. Dzisiaj od samego rana bardzo dużo rzeczy do załatwienia związanych z klubem. Wstaliśmy z żonką o 6:30 rano, szybko jedzenie na cały dzień zrobione i wyruszyliśmy. Dzisiaj jest klatka, barki. Fajnie, bo coraz więcej osób przychodzi, od 6 rano byli klienci, także jest pozytywnie. Po treningu większa porcja węglowodanów, bo trochę przemęczenie się daje we znaki, trzeba podnieść, odżywić organizm, ale będziecie ze mną cały tydzień znowu i będziecie śledzili, co się dzieje, co robię, co nagrywam. Jest kilka fajnych nowych projektów do zrealizowania. Zachęcam do oglądania. Wyciskanie sztangielek głową w dół jest dobrą alternatywą dla wyciskania gryfem. Uważam, że nawet lepsze, bo lepiej rozciąga mięśnie klatki piersiowej, można lepiej je dopiąć, a dla osób takich jak ja, które mają pozrywane nadgrzebieniowe i podgrzebieniowe, jest to zupełnie lepsze rozwiązanie, ponieważ jeszcze dodatkowo pracują mięśnie stabilizujące i każda ręka, nawet ta słabsza, musi dorównać do mocniejszej. I dzięki temu wyrównuje się ta dysproporcja. Wiadomo, że moich zerwanych mięśni tutaj przyczepów nie jestem w stanie odbudować, ale mogę przynajmniej równomiernie wzmacniać siłę i masę tam, gdzie można to dołożyć. Na zakończenie treningu barków przyciąganie do brody gryfem łamanym. Uważam, że użycie właśnie gryfu łamanego jest dużo lepsze, bo można wyżej dociągnąć boczny akton i nie obciąża się tak nadgarstków. Osoby, które mają problem z nadgarstkami, na pewno lepiej będą mogły wykonać to ćwiczenie. Nie ma żadnego wtedy dyskomfortu, a naprawdę dopięcie bocznego aktonu jest rewelacja. Cześć, jest poniedziałek, za 20:10. Wszyscy już skończyli ćwiczenia, jeszcze są pod prysznicami. Powiem Wam dzisiaj taki naprawdę magic day. Od rana mnóstwo rzeczy. Zapomniałem o pewnej bardzo ważnej sprawie urzędowej i było z tym trochę zamieszania. Fajny trening dzisiaj zrobiłem. Przygotowałem się dobrze, jedzenie na cały dzień również. Ale pod wieczór spotkał nas tutaj psikus w klubie. Było naprawdę bardzo dużo ludzi. Cały sprzęt chodził. I w pewnym momencie wystrzeliło korki w połowie sali, zgasły światła, bieżnie. Na fitnessie panią też zaciemniało, nie mogliśmy przeprowadzić zajęć. Okazało się, że elektryk, który robił tutaj przyłącza, ten sam, który źle podłączył głośniki, coś po prostu nie wyliczył. Okazało się, że zabezpieczenia nie są wystarczająco dobrane do obciążenia prądowego klubu. Wysadziło licznik główny, znaczy bezpiecznik główny. Całe szczęście, że mam w rodzinie zaprzyjaźnionego elektryka. Andrzejek, pozdrawiam Cię. Przyjechał dosłownie w 5 minut taksówką i tutaj nam wszystko ogarnął. Także prąd już jest, od jutra będzie wszystko ok. Dzisiaj dużo spraw załatwionych, bo przyjechał człowiek od wentylacji, ponastawiał ją odpowiednio i naprawdę dzisiaj już nie było żadnego problemu z wentylacją. Przyjechał znajomy i ogarnął nam tutaj muzykę, także już też muza jest, fajny trensik leci. Ogólnie dzień można zaliczyć do udanych, aczkolwiek jestem z lekka wykończony nerwowo, bo trochę dużo psikusów i bardzo duża odpowiedzialność, jak ma się w klubie prawie 50 osób na różnych zajęciach i nagle robi się ciemność. Co, jedziemy teraz do domku z moją ukochaną rodzinką, zjemy sobie coś jeszcze. Chwilę trzeba pogadać, bo praktycznie mimo tego, że byliśmy cały dzień tutaj, to mało się widzieliśmy. Żona ogarniała recepcję, córeczka na fitnessie, a ja tutaj. Co, jutro od rana znowu wstajemy i robimy jedzenie i jedziemy do roboty. Ciao. Cześć, jest wtorek rano, ja przygotowuję sobie posiłki na cały dzień. Dzisiaj na pewno cały dzień będziemy w klubie. Tutaj jest kurczak, dzisiaj wyjątkowo. Będzie z warzywami, z ryżem parboilem. A ja właśnie kończę moje śniadanie, omleta. Zbiorek jajpłatki owsiane.
z kawą, z cynamonem, z pieprzem kajeńskim. Bardzo wiele osób pyta się mnie, jak, kiedy, w jakiej porze przed treningiem spoczywać posiłek przedtreningowy. To tak naprawdę jest uzależnione od Waszych preferencji, od Waszego metabolizmu. Ja posiłek potreningowy jem około 1,5 godziny przed. Jak zjem go godzinę przed, to czuję się pełny, nie mogę zrobić dobrego treningu. Ale znam osoby, które jedzą nawet 45 minut przed treningiem i czują się bardzo dobrze. Jak zjedzą na przykład 1,5 godziny, to nie mają siły, czują się już głodne i źle im się trenuje. Także nie ma tak naprawdę jednej pory dobrej dla wszystkich, bo każdy z nas jest inny i każdy trochę inaczej powinien dobierać sobie pory tego posiłku przedtreningowego. A co się tyczy posiłku potreningowego, to jestem zdania, żeby zjeść go jak najszybciej, bo podczas treningu zużywamy tak dużo energii, tak dużo kalorii spalamy i tak dużo glikogenu zostaje zużyte do pracy mięśni, że trzeba jak najszybciej odbudować ten glikogen i rozpocząć odbudowę białek uszkodzonych właśnie ciężkim wysiłkiem fizycznym. Jest wtorek, 14:30, ja skończyłem odpisywać na niezliczoną ilość maili. Zostało mi jeszcze około 60. Zabieram się za rozgrzewkę i trening pleców i dzisiaj po długim okresie przerwy od martwego ciągu postaram się zrobić kilka serii. Mam fajne miejsce na strefie crossfitu, to porobimy dzisiaj ciągi. Pokażę Wam, w jaki sposób ja je robię i wcale nie trzeba do tego używać dużego ciężaru, ale to zobaczycie dopiero na koniec treningu. Ja wykonuję ciągi w ten sposób. Rozciągam mocno łopatki, jak schodzę do dołu. U góry staram się mocno je dopiąć, ale za mocno nie przeprostowywać tułowia. Nawet jestem delikatnie 5% wychylony do przodu, to zwiększa dopięcie czworobocznego i prostowników. I wcale nie trzeba tu używać dużych ciężarów, żeby fajnie przepracować i górę poprzez rozciąganie i ściąganie łopatek, i dół prostowników poprzez mocne i stałe napięcie mięśni. Wtorkowy trening pleców zaliczony. Na koniec jeszcze wysuwanie leżąc sztangielką. Staram się na plecy korzystać generalnie z tych samych ćwiczeń, bo dobrze nam nie działają. Zmieniam tylko ilość serii, ilość powtórzeń i zamieniam kolejność ćwiczeń. Dzisiaj przed tym ćwiczeniem były ciągi jako czwarte ćwiczenie na plecy. I to jest po ciągach praktycznie trzecie. Było jeszcze dociąganie tył barków na odwrotnym butterfly. Tutaj. Ciągi. Nie mogę powiedzieć, że jestem super dzisiaj zadowolony, ale bez pasa i tak jest ok. Doszliśmy z Jirkiem do 180 kg. Także nie jest najgorzej, ale mówię, dla mnie ciężar nie jest istotny. Istotne jest jak największe czucie tych mięśni. A ja dzisiaj bardzo dobrze poczułem. Po treningu pleców wypiłem 2 miarki BCA Turbojetu, 2 miarki glutaminy, miarkę izolatu. Zrobiłem 20 minut cardio na Orbitreku, a teraz mam posiłek potreningowy. W tym posiłku akurat nie mam tłuszczu, mam trochę więcej węglowodanów. Wczoraj i dzisiaj mam taki dzień, gdzie na rzecz węgli obciąłem trochę tłuszczu, żeby więcej tego glikogenu załadować, bo treningi są naprawdę ciężkie. A jak to jest w ogóle z przyjmowaniem tłuszczy w okolicach okołotreningowych? To też jest uzależnione od Waszych preferencji, bo ja na przykład bardzo dobrze toleruję tłuszcze i one mi nie przeszkadzają, jeśli je dodam do posiłku przedtreningowego. Ale są osoby, które źle reagują na podaż tłuszczy i im zalega ten tłuszcz, czują się ciężko, mają jakieś dolegliwości jelitowe, więc wszystko jest uzależnione jak zwykle od indywidualnych preferencji i tak naprawdę jak gdzieś czytacie fora internetowe, cały czas będę to podkreślał, zawsze bierzcie na to poprawkę, bo tak jak powiedziałem, na mnie nie robi to żadnego znaczenia, że jest tłuszcz w posiłku, a komuś może robić bardzo duże znaczenie, więc wszystko dopasowujmy pod siebie i patrzmy tylko i wyłącznie na siebie. Jest wtorek, 23:40, jem mój ostatni posiłek, ryż, warzywa i indyk.
Taki dzisiaj dość ciężki dzień. Bardzo mocny, fajny trening pleców zrobiłem. Irek się dzisiaj trochę spóźnił na trening, ale tylko dlatego, że łapało go lekkie przeziębienie i w ostatniej chwili się zdecydował przyjechać. A ja nie słyszałem telefonu, bo miałem dzisiaj dużo ludzi w klubie, musiałem trochę popokazywać nowym osobom sprzęt, poprowadzać. Odnośnie właśnie posiłku przed snem, często piszecie do mnie, kiedy go jeść, jak to jest z tymi tłuszczami, czy samo białko z tłuszczem, czy można dodać trochę węglowodanów. Ja jestem za tym, że jeżeli nie jest to okres stricte redukcyjny, to żeby tych węglowodanów dodawać do posiłku i w ciągu dnia rozkładać je na równe porcje. Podczas nocnego wypoczynku organizm się regeneruje, uzupełnia też glikogen mięśniowy, odnawia zniszczone podczas treningu białka. Także uważam, ten posiłek powinien być kompletny, powinny być białka, węglowodany i tłuszcze. I powinniśmy go spożywać tak naprawdę około godziny przed snem, nawet pół godziny. Nie bójmy się jeść go późno, bo z czego nasz organizm ma się regenerować, jeżeli na przykład tak jak ja dzisiaj pójdę spać za jakieś 40 minut, abym zjadł posiłek, nie wiem, o 20, 21. Po części zostanie on już strawiony i mój organizm szedłby spać głodny, nie miałby się z czego regenerować. A nie bójmy się odkładania tkanki tłuszczowej, jeżeli mamy zbilansowaną dietę i dobrze wyliczone kalorie, ciężko trenujemy, to naprawdę taki posiłek jest wręcz wskazany. Dobranoc. Siema, siema, jest środa. O, i piękny wypadeczek. Proszę bardzo, jak się stuknęli przepięknie na moich oczach. No tak to rano jest, jak się jest lekko zamulonym. I no ale tutaj grubsza afera chyba, bo tam widać samochód w rowie aż jest. Lekko ich ominę. Pokaż, Amelcia. Tam samochód też wpadł do rowu, zobaczcie. Pani lekko chyba, bo do tej młodej dziewczyny wina. O, zobaczcie, tu stoi auto w rowie. No niestety, tak to jest, jak rano człowiek jeszcze lekko zaspany, tak samo zresztą jak ja. Gdzieś tam pędzi się, czasami zagapi, albo nie daj Bóg zerknie w telefon. Jadę moją kochaną córeczkę zawieźć do szkoły. Myszka też jest niewyspana, nie? No, kiwa głową, że nie. Dzisiaj zrobię sobie na lajcie biceps, triceps, żeby za bardzo się tam nie przeciążyć, bo jestem troszkę wykończony, ale mam nadzieję, że jeszcze kilka dni i w końcu całą rodzinką odeśpimy. Może w weekend porobimy coś fajnego, pojedziemy na jakiś basenik. Lubimy jeździć do Kościerzyny, bo tam jeszcze ściutko, fajnie, ciepło, ale wy przecież i tak będziecie cały czas z nami. Jest za 15:02, zaraz zaczynamy z Irkiem trening, ale jeszcze czekam, aż dogotują mi się ziemniaki. Część jedzenia już miałem rano zrobione, opakowane tutaj mojej żonki też, klopsiki dla małej, ogóreczek obrany, ale ja miałem niesamowitą ochotę dzisiaj na ziemniaki i sobie właśnie gotuję. Stworzyłem sobie tutaj na zapleczu taką namiastkę domu, kuchenka, naczynia. No co, trzeba sobie jakoś radzić, nie? Tutaj będę teraz spędzał bardzo dużo czasu. Później pokażę wam jeszcze biuro, mam łóżeczko w razie co, jakby gdzieś tam dopadło zmęczenie w trakcie, to zawsze można chwilę odpocząć. A dzisiaj robimy ręce, znowu porobimy w super seriach. Bardzo fajnie czuję, te treningi są krótkie i powiem wam, że zauważyłem naprawdę, że ręce nie rosły mi, bo po prostu były przetrenowane. Większość osób mówi, że trzeba bardzo dużych ciężarów, żeby katować, czasami 2-3 razy w tygodniu. Robiłem tak przez naprawdę, nie wiem, 2-3 lata, próbowałem wszystkiego. I czysty przypadek, kontuzja tego bicepsa naderwanego krótko przed zawodami sprawiła, że nie mogłem ich trenować.
i ku mojemu zdziwieniu w ogóle mi nie spadały obwody, a jak zacząłem je trenować bardzo delikatnie, mniejszymi ciężarami, ale zacząłem się mocno skupiać na prawidłowej technice, na dopięciu, na większej ilości powtórzeń, ale skupieniu tego treningu i trenowaniu dosłownie tam po 20 parę minut w superseriach, dopiero coś drgnęło. Także czasami więcej nie oznacza lepiej. Serii. Tu chwyciłem sztangę szerzej, żeby mocniej zaktywować tą część przyłokciową. Bardzo dobrze wchodzi. Ręce spompowane. 20-28 minut. Jest ok. Klatką, klatką. Mocno. Jeszcze. Jeszcze. Powoli opuszczasz. Góra. Jeszcze raz. I powoli w dół sam. Bardzo dobrze. I o to chodzi. Tak trzeba trenować. Albo przychodzicie i robicie coś na 100%, albo zostajecie w domu i pstrykacie telewizorem, zmieniacie kanały. Siłownia jest od trenowania, a ja jestem od motywowania. Jest środa przed 22. Właśnie skończyły się zajęcia na sali fitness. Wieszaki na piłki już są. Piłki na swoim miejscu poukładane. Ładna reklama na całą ścianę. Klienci mówią, że gustowna, podoba się szczególnie paniom, bo dwóch ładnych panów. Dotarły worki z Beltora, jeszcze nie wiszą, bo nie ma tulej do zawieszenia, ale worki są naprawdę solidne. Jak byłem u Drwala kiedyś na zajęciach, to właśnie miało worki Beltora. Zresztą u mojego kolegi też one wiszą i dobrze się sprawdzają, są trwałe. Mam nadzieję, że w tym tygodniu już będę mógł sobie tutaj trochę poboksować i pokopać. Pojedziemy teraz do domu, zjem ostatni posiłek. I co, podpisuję chyba jeszcze na trochę maili. Mam cały czas zaległości, bo cała masa klientów przychodzi, trzeba ich oprowadzać po klubie, pokazywać. Coraz więcej osób też odzywa się przez fanpage'a. Nie ukrywam, że jest też wielkie zamieszanie z ogłoszonym przeze mnie konkursem i przez Treka, bo ludzie nie wiedzą, gdzie mają pisać i zamiast pisać na prywatną wiadomość do Treka, to piszą do mnie, ale to nie ode mnie zależy i te wszystkie wiadomości musicie pisać jednak do Treka. I co, będziemy wybierali dwie osoby, panią i pana, i będziemy robili z nimi metamorfozę. Cześć, jest czwartek rano, przygotowuję swojego omleta. Dzisiaj jest trochę większy luz, bo Amelusia ma do szkoły dopiero na 10.30, to mogliśmy jej troszkę odespać. To jest chyba pierwszy raz, gdzie pospaliśmy 7 czy 7,5 godziny. Nie ukrywam, że ogólnie taki okres bardzo intensywny. Wszyscy jesteśmy wymęczeni, ale jutro już zaczyna się praktycznie weekend. Mam nadzieję, że my go fajnie jakoś spędzimy rodzinnie. No niestety teraz są takie dni, że na tej siłowni trzeba siedzieć praktycznie od rana do wieczora. Zaraz tutaj się chwilę ogarnę. Odwieziemy Amelunię też do szkoły i co, pewnie do 22 będziemy tam siedzieli. Często zadajecie mi pytania, po jakim czasie zjeść swoje śniadanie od obudzenia się? No, ja jestem zdania, żeby zjeść je jak najszybciej, ale też nie wpadać w paranoję. Musicie sobie zdawać sprawę z jednej najważniejszej rzeczy, że wszystko co robimy
musi nam ułatwiać życie, a nie utrudniać. Nie może to być taka pełna schiza, że my wstajemy teraz szybko, już biegniemy, robimy śniadanie. Ten katabolizm nocny, wiadomo, że w jakimś stopniu występuje, ale nie musimy wszystkiego robić, nie wiem, dwa oturety, tylko naprawdę nic się nie stanie, jak zjemy je pół godziny po obudzeniu, czy nawet 40 minut. Ja wstaję, wypijam sobie glutaminę z rozgałęzionymi aminokwasami i spokojnie przygotowuję sobie omleta. Zanim usmaży mi się te 600 gram białych jaj, to naprawdę mija około 20 minut. Zanim zaparzą mi się dobrze płatki, także śniadanie jem 40-45 minut po obudzeniu, nie jest to żadnym dramatem. Najważniejsze, żeby zawsze trzymać się tej puli kalorycznej w ciągu dnia. Jak będziecie tego się trzymali i w miarę systematycznie rozkładali te posiłki w ciągu dnia, na pewno wszystko będzie w porządku. Siódma seria wypychania na suwnicy. Mega fajnie pompuje. Dobry kąt jest ustawienia tej suwnicy. Dopina je. Fajnie czwórki rozciąga w głowę. Można mocno wypchnąć. Naprawdę. Rewelka. Ale fajnie. Kocham robić nogi. Naprawdę na treningu jest ciężko, ale jak się zrobi te dwa najcięższe ćwiczenia, to jest mega czad. Nie robiłem dzisiaj siadów. Nogi były w niedzielę, dzisiaj mamy czwartek. A w międzyczasie były plecy. Porobiliśmy ciągi na 180 i trochę czuję prostowniki, że dostały. Więc dzisiaj dużo serii suwnicy, dużo serii haków. Teraz jeszcze wyprosty i całe dwójki. Widzieliście kiedyś taki ciężar? Ostatnia seria. W takim wolniejszym tempie po prostu rozrywa nogi, rozrywa. Jeszcze dwie głowy. Już przed piątą zaczynam mój posiłek potreningowy. Ryż parwowy, indyk z przyprawami tandoori masala, brokuły, fasola szparagowa i moja ukochana żonka zrobiła mi tarte jabłka z kalarepą, bardzo lubię. Ciężko dzisiaj naprawdę było. Ale co, nie można odpuszczać, trzeba cisnąć. Ja kocham naprawdę takie zmęczenie, później głowa odpoczywa, po treningu jest taka miła satysfakcja, że zrobiło się coś pożytecznego i że będą tego efekty. Wam też polecam, bo naprawdę nie ma nic lepszego jak oczyszczenie głowy ciężkim wysiłkiem. Jak widzicie, reklamy już wiszą. Klub naprawdę nabiera takich kształtów, jak sobie tego życzyłem. Fajnie było dzisiaj, dużo ludzi na zajęciach fitnessowych, 8 pań, co mnie bardzo cieszy, bo jesteśmy czynni dopiero kilka dni, a frekwencja z dnia na dzień jest coraz większa. Są same pozytywne opinie, co mnie jako właściciela i moją żonę naprawdę bardzo cieszy. Dzisiaj zrobiłem bardzo fajny trening nóg, mnóstwo powtórzeń, mnóstwo serii, ale mówię, jest takie zadowolenie z dzisiejszego dnia, bo jest coraz lepiej. Jedziemy teraz szybko, zrobimy po drodze zakupy, mięso, ryż, bo wszystko się pokończyło. Wieczorem będzie jeszcze kolacja, jeden posiłek mnie dzisiaj czeka, odpisywanie znowu na maile. Jutro rano jedziemy do treka, ale od samego rana będziecie razem z nami. 23. Ja mam tutaj mój ostatni posiłek, indyk z warzywami i z ryżem.
Coś czuję, że delikatnie łapie mi chyba jakiś wirus, pewnie z przemęczenia i ogólnie co chwilę wychodzę gdzieś tam w jakieś przyciągi. Całe szczęście trochę się wcześniej interesowałem i dużo czytałem na temat takiej medycyny niekonwencjonalnej, naturalnej. I jestem z moją żonką zaopatrzony w takie produkty jak wyciąg z oregano, jak wyciągi z żół, propolis, mikstura. I tym się na ogół wspomagamy, dzięki temu wzmacniamy swoją odporność, a w takich newralgicznych sytuacjach stosujemy podwójne dawki, czasami nawet potrójne i to naprawdę pomaga. Ten wyciąg z oregano to jest taka rzecz, kiedyś byłem naprawdę taki mocno przeziębiony, wyziębiony i dostałem dwie krople dosłownie na język, na drugi dzień wstałem jak nowonarodzony. Nie jest to przyjemne w smaku, ale naprawdę skuteczne. Także jak macie możliwość sobie gdzieś kupienia tylko oryginału, to naprawdę polecam. Jest to również bardzo fajne do detoksykacji organizmu. A propolis bardzo mocno wpływa na nasz żołądek, a w medycynie chińskiej mówi się, że wszelkie na przykład katar, choroby zatok czy przeziębienia biorą się od wyziębienia żołądka i właśnie propolis jest czymś, co bardzo mocno rozgrzewa żołądek i zapobiega właśnie chorobom i wirusom. Piątkowy poranek. Mało spałem, powiem wam, nie wiem, jakoś tak dzisiaj noc była ciężka, padał deszcz. Mimo tego, że bardzo zmęczony, to nie mogłem. Budziłem się kilka razy w nocy. Czuję bardzo mocno obolałość mięśniową po wczorajszych nogach. Mam mało czasu do wyjścia, bo jedziemy Amelusię zawieźć do szkoły. Tu mam płatki owsiane, tu się gotuje ryż. Tutaj jedna porcja mięsa, tutaj dwie. Dwie patelnie to indyk, warzywa, te same przyprawy, jest trochę sosu sojowego, pieprz, sól, pieprz kajeński, bez żadnej finezji, tylko tak, żeby było w ciągu dnia jedzenie, żebym się nie martwił. Dzisiaj na pewno też późno wrócimy, cały dzień w klubie, mam dużo spotkań, przyjedzie pani z OK System i będziemy się dogadywali w sprawie kart dla pracowników. Także będzie co robić. W międzyczasie jedziemy do firmy Trek ustalić jeszcze końcowe szczegóły odnośnie konkursu, który wspólnie zorganizowaliśmy dla dwóch osób, dla kobiety i dla mężczyzny. Także dzisiaj grafik mocno napięty. Jest piątek, koniec ciężkiego tygodnia. Właśnie się przebieram na trening. Byłem dzisiaj uaktualnić w końcu telefon, bo nie wiem, coś aktualizacje przez komputer nie działały. Musiałem pojechać do Galerii Bałtyckiej, żeby mi tam fachowiec to zrobił. Byliśmy rano też z żonką w Treku, wszystko dopiliśmy na ostatni guzik. Strona internetowa też prawdopodobnie dzisiaj zostanie odpalona w takiej wersji, jak byśmy chcieli. Dostałem też dzisiaj do testowania nowe fajne rzeczy, które będą, mam nadzieję, jeśli się sprawdzą, dostępne w sprzedaży. Są to, jak ja to nazywam, obciślaki. Bardzo fajny materiał. Zobaczymy tylko, jak się sprawdzą. Tak na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że są naprawdę bardzo dobrze wykonane. Nawet powiem chyba, że jedne z lepszych, jakie miałem okazję w ogóle trzymać w rękach. A zobaczymy, jak dzisiaj będzie się w nich trenowało, ale to na pewno wam później opowiem swoje wrażenia. Ja jestem zwolennikiem właśnie trenowania w obciślakach, bo nawet jak gdzieś tam się chodzi czasami między sprzętem czy coś, tak to można zahaczyć nogawką na orbitreku czy na bieżni. Ja mam dosyć grube uda, to obcierają mi nogi, nie jest to fajne, a właśnie w takich rzeczach, które dolegają, nie ma tego problemu. Wiem, że niektórzy z was się śmieją z tego typu rzeczy, ale tak naprawdę ja na siłownię przychodzę po to, żeby trenować, a nie po to, żeby się komuś podobać. I to jest chyba najważniejsze, żeby był komfort trenowania. Suplementy już przyjąłem. Dzisiaj przed treningiem sobie machnąłem trzy miarki z soku z gumi jagód, mojego soa, bo taki jestem naprawdę trochę podmęczony.
i zobaczymy, jak będzie trening. Dzisiaj klata, barki. Zobaczymy, jak dam radę, będzie mocno, jak nie, to i tak będzie na 100%, bo ja inaczej nie umiem. Dzisiaj rozpiętki z użyciem dwóch linek w bramie na ławce skośnej, na koniec klatki. Fajnie pompuje, dobrze czuć, stałe napięcie mięśni i o to chodzi. Teraz jeszcze tylko barki. Finito. Fajne ćwiczenie, bo nie można oszukać. Leżymy tylko na ziemi. Drążek jest zaczepiony o wyciąg. Nie można szarpnąć, odchylić się do tyłu. Nawet jak przeniesiecie ciężar za daleko nad głowę, to i tak siła grawitacji ciągnie drążek w dół. Więc cały czas przód barków jest dopięty. Naprawdę mega. Wejście minut cardio zaliczone, obciślaki przetestowane, naprawdę bardzo fajne, bo dobrze trzymają ciepło, a przede wszystkim mają taki dobry, dolegający materiał. Naprawdę mam nadzieję, że moja pozytywna opinia zostanie rozpatrzona w treku i będziecie mogli kupić i nosić takie same niemęskie obciślaki jak ja. Pozdro! Jest 21:30, jestem jeszcze w klubie, podpisuję na maile. Chciałem wam powiedzieć taką bardzo ważną rzecz. Nie złośćcie się na mnie, że nie odpisuję na maile, że nie odpisuję na wiadomości na Facebooku, ale uwierzcie mi, że na chwilę obecną nie jestem w stanie odpisać nawet na co piątego maila, bo od godziny 19:00 dostałem do teraz 130 wiadomości na Facebooku i blisko 50 maili, a naprawdę mam klub, mam żonę, mam dziecko i nagrywam mnóstwo odcinków Zapytaj Trenera, gdzie udzielam porad, a większość z was pyta się cały czas o te same rzeczy. Jak przyjmować kreatynę, czy dobry jest monohydrat, ile robić kardio po treningu, czy robić kardio po treningu. Wiem, że każdy z was jest wyjątkowy i naprawdę bym chciał wam wszystkim pomóc i odpisać, ale nie jestem w stanie. Po to właśnie razem z Trekiem i z Zapytaj Trenera nagrywamy te odcinki, żebyście część wiedzy czerpali stamtąd. Tylko niestety jest taki paradoks, że jak nawet odpisuję wam gdzieś w wiadomościach, żebyście obejrzeli sobie pierwszy czy drugi odcinek z Zapytaj Trenera, to dostaję później kolejną wiadomość, że sorry, nie chce mi się oglądać, czy mógłbyś jednak odpisać. Nie odbierzcie tego źle, ale jak komuś się nie chce nawet obejrzeć odcinka Zapytaj Trenera i chce iść na skróty, to no niestety efektów z tego nie będzie, a wtedy uważam, że odpisywanie na takie maile nawet nie ma sensu, bo nie szanujecie po prostu mojej pracy. I no niestety mówię to z przykrością, bo chciałbym wszystkich motywować i widzę, że jest bardzo dużo osób zmotywowanych, ale niestety no trafia się też dużo osób, które jak nawet się nie odpisze, to później krytykują i rzucają wulgaryzmy, a z takimi osobami nawet nie mam ochoty korespondować. Cześć, jest weekendowy poranek. Ja właśnie sobie robię owsiankę z kawą, z cynamonem, z pieprzem kajeńskim. To jest naprawdę mój ulubiony zestaw i jak zacznę od tego dzień, to aż mi się papucha cieszy. Tutaj są oczywiście białka jajek. Szybko robię jedzonko, bo mam dzisiaj dużo osób przyjezdnych, mam mojego dobrego kolegę Grzesia z Poznania, którego serdecznie pozdrawiam, dwóch chłopaków z Grudziądza, z tych mam też Marcina, który jest przyjazdem w Polsce i zawita do mnie na trening, także będzie dzisiaj dzień spotkań, dzień treningów, a później trzeba jakoś w końcu odreagować i coś fajnego porobimy z moją rodzinką. Jeszcze zanim zbiorę się na siłownię, to przygotuję sobie szybko posiłki. Będę miał dwa posiłki z indykiem i robię sobie taki weekendowy rezerw z ciasteczka z otrębów owsianych, z białek jaj,
troszkę słodzika, troszkę kawy, miarkę odżywki kazeinowej, kilka białek, żeby to wszystko nabrało fajnej konsystencji i oczywiście moje ulubione cynamon. Zjem sobie to po treningu, bo mam taką dzisiaj naprawdę ochotę, a na weekend trzeba sobie jakoś humor poprawiać i zjeść coś smacznego, ale dietetycznego. Ja już gotowy do wyjścia. Tutaj sobie zrobiłem indyka z warzywami, z kurkumą, z curry i z pieprzem chilikańskim. Mam tutaj dwie porcje, do tego będą później brokuły, a ciastka są już gotowe. Zapach jest po prostu taki, że koniec świata. Już bym najchętniej zjadł, ale muszę jeszcze się trochę wstrzymać. Piękne polsko. Zobaczcie. Jak widzę coś takiego, to zawsze mam banana na mordzie. Weekendowe łapy zaliczone, parę żyłek wyszło, tu jest dobrze. Mówię wam, spróbujcie, jak macie problem z rękoma i nie chcą wam się ruszyć, spróbujcie krótkich, mega intensywnych super serii. Ja dzisiaj trening zrobiłem 24 minuty i to jest naprawdę, w moim przypadku się zaczęło sprawdzać. Będę to powtarzał, wcale nie im więcej tym lepiej, tylko mocne skupienie, krótki trening, bo biceps i triceps to naprawdę są małe grupy mięśniowe i często nie rosną, bo są przetrenowywane.